Panie kierowniku, otwarte jeszcze? Whisky jak kobieta. Musi być pełnoletnia. Ile? Co i złota to robią? Weź trochę poczytaj, zanim siądziesz ze mną do butelki, bo na razie nie mamy o czym rozmawiać. Witam wszystkich. Dzisiejszy live zaczniemy od degustacji, ale najpierw od historii naszej destylarni. Poniżej 1000 to nie jest whisky. Ja się na whisky znam. Tyle, co my ze szwagrem wypiliśmy, to wy szpece nawet na oczy nie widzieliście. I tutaj mało znany fakt. W 23 roku master destiller. Muszę taką buteleczkę na golfa sobie zabrać. Potknął się na progu destylarni. To całe degustowanie to jakiś p... I uszkodził sobie prawą dłoń. Ej, nie otwieraj, to po odcinku musimy oddać. No przecież wiem. Co powodowało, że gdy chciał nalać sobie whisky... Panie, co mi pan tutaj na parstek dajesz? Zawsze ją rozlewał. A że podatek dla aniołów został już zapłacony, to on zlizywał tą whisky z blatu, który jak się okazało był wykonany z dębu. U mnie w barku stoi więcej pieniędzy niż u jednego w garażu. Ile to i czemu tak drogo? Nie mówi się Lagavulin, tylko Lagavulin. Przecież to słychać na pierwszy rzut oka. Wezmę zięciowi, niech się raz dobrego napije. Klan whisky. Z pasją, z klasą, z przyjaciółmi. Slangivar. Dobrze to wymyśliłem. No przecież Jack Daniels to nie jest bourbon, no. Widziałem w internecie, jak gościu kieliszek whisky pukał i na dywan wylał. No szwagier normalnie mnie trzymać musiał, no. Cigaro i whisky. Czy może być lepsze połączenie? No kto to teraz dzwoni? Nie teraz. Ktoś nie ma racji w internecie. Jak byłem w Dubaju, to za jedną szklaneczkę płaciliśmy po $50. W dzisiejszym odcinku przetestujemy whisky Balvain w wersji Double Wood 12 Years Old. Ale zanim przejdziemy do degustacji... Należy również wspomnieć o tym, że master blenderem należy też dodać i nie zapomnieć. Był tak pyszny, że wszyscy go próbowali. Synku, obiad! Mamo, nie teraz! A to z kolą dobre będzie? My precious. I zapraszam was oczywiście do mojej grupy, gdzie codziennie rozmawiamy nie tylko o whisky, ale też i o ciastkach. Tak, możecie na tej grupie dowiedzieć się jak, skąd, gdzie wypieka się najlepsze szkockie ciastka. Moi kochani, pamiętajcie o zasubskrybowaniu i naciśnięciu dzwoneczka. Co jak co, ale Ballantines Fines z Pewexu to była whisky. Nie traktujcie tego odcinka zbyt poważnie. Każdemu należy się troszkę rozrywki. Dajcie mi znać w komentarzach, jakim typem wy jesteście. Do następnego razu. Slangivar.